Cześć, witam was bardzo serdecznie. Dzisiaj główny odcinek będzie o skończeniu tamtego zatora większego. A dziś jeszcze w międzyczasie musiałem wymienić wodzik. Wodzik trzeciego biegu, bo po remoncie skrzyni zostało tutaj, już taka była wyrobiona tutaj linienka od trójki i było to napawane i obszlifowane ładnie, ale zaczęła ta trójka wyskakiwać i nie wiedzieć czemu tak naprawdę, czy za wąsko były poszlifowane te rowki, ale wyskakiwała. No i kupiłem wczoraj oryginalny wodzik zatorowski. Zatorowski wodzik oryginalny. Takie numery katalogowe jego są. 220 zł za niego zapłaciłem. Plus jeszcze ten korek, który blokuje biegi. No i uszczelka, no to zapłaciłem 230 zł. A to mój maluszek 7211, o którym mówiłem wcześniej. No i o tym korku mówię. No i złożyłem to już. Nie miałem jak to nagrywać, bo w garażu to robiłem, bo strasznie zimno i ciemno było jak cholera. I tego nie nagrywałem. Ale jechałem teraz nim na chwilę. Podjedziemy tam pod warsztat, to ja to muszę wszystko poskręcać. Ale to później. Najpierw chcę wam pokazać większego zatora, bo już jest skończony. Bez tej podłogi tutaj wygłuszającej to strasznie głośno w tym ciągniku. Wystarczy, że założy się ten kanał, już tutaj jest tak cichutko. Ale podjadę sobie pod warsztat. O kurde, coś mi tu spadło. Ale dobra. No i muszę to złożyć zaraz, ale to jest mało mniej ważne dzisiaj. Idziemy do większego zetora, pokażę wam co i jak. Dobra, to jest ten moment. Jak gotowi jesteście, to oglądajcie. Nareszcie to skończyłem. Jestem przeszczęśliwy. Został mi tylko ten wolny spływ, który miałem do zrobienia, ale jutro jadę po redukcję i zrobię. Tak to wygląda. Jest i on. Jest i zetor. Skończony. Jest wszystko tak jak chciałem. Jest tak jak chciałem wszystko. Wyjedziemy sobie. Dobra, teraz wam pokażę go trochę z innej perspektywy. We'll be right back.
A moment, jak się przejedziemy, włączymy sobie światła krótkie i małą rundę sobie zrobimy. Pierwszy raz mam styczność z bujanym przodkiem w takich Ursusach czy tam Zetorach. Jak fajnie pracuje ten bujany przodek. Bardzo mi się to podoba. Cofniemy sobie. O tak. Albo nie, postawimy się obok zetorka małego. Trochę do przodu. Dobra. Zaciągniemy ręczny. Tak to jest. Zetorek jest wyższy, cholera. Troszeczkę zetorek jest wyższy. Ale to tylko przez ten dach, tak naprawdę. Dwa ciągniki z moich rąk. No, zetora gdybym umył do tego odcinka, to podejrzewam, że jeszcze lepiej by to wszystko wyglądało. Ale wiadomo, zetorek jest zakurzony, bo stał. Kurde, powiem wam, że mam z tego satysfakcję. Naprawdę mam mega satysfakcję. Pogaszę to wszystko. A, no i mam nawet naklejkę prędkości jazdy. Mierzyłem według metrażu przejechanych, według stopera. Fajnie się zgadza. Także do siewki opryskiwacza będzie mi zawsze łatwiej dobrać ten bieg. No i tu jest nawet taka strzałeczka 540 obrotów przy 1788 obrotach. Także tak jak tutaj, powiedzmy dwójką szosową 1788 obrotów i mamy równiutko 10 na godzinę. Także do siania nawozów w Bajerance. Tak jest bardzo fajnie. Tylko sobie dobiorę jedynie bieg do opryskiwacza, ale podejrzewam, że to też będzie dwójka. Nie, źle mówię. No najwyżej będzie dwójka, tylko tak jak tutaj jest napisane, w przypadku załączenia wzmacniacza momentu obrotowego prędkość zmniejsza się o 30%. Najwyżej zrobię sobie żółwia i będę jechał na żółwiu. Ale to wszystko jest do przeliczenia jeszcze dla pewności. Dobra, wszystko mamy, gasimy. Gaśnie. Tam ta gumka w podłodze od gazu trzyma trochę tą nóżkę. Światła. Ach, nowa stacyjka, to ciężko wyjąć. No i dobra. Pokażę teraz to. Tak. No mam satysfakcję. Powiem szczerze, że naprawdę mam satysfakcję. Teraz tylko czekać na coś jeszcze, by tym zrobić. Zobaczymy, ile teraz ten będzie pracował, jeżeli tamten jest
a z hodowli u nas się schodzi i kosiarka, przetrząsarka zawsze robił ten najmniejszy. Podejrzewam, że teraz ten najmniejszy będzie się nudził. Ale no zobaczymy. Może się podzielę obowiązkami. Bo jeszcze mam zastawioną 30, też taką odrestaurowaną. Ale ją też z czasem pokażę. Zamykam. I to co wam chciałem pokazać. Pokazać to chyba pokazałem. Jeszcze na do widzenia. Pokażę wam. Gotów. Trzymajcie się. Kurde, jestem w stacyjku.